I tego ja tam widziałem, i... Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku z otwierania kart TCG. Dzisiaj do dyspozycji mamy 7 boksów, a dokładnie 7 boosterów do kart TCG. I już w tej chwili chcę podziękować Hikomikosowi za pomoc samo tutaj w ogarnięciu tego, co powinienem ogarnąć odnośnie kart. To w jaki sposób reagowałem w tym odcinku na różne karty może być troszeczkę takim, powiem wam. Ale oczywiście był to mój pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość. Aktualnie jest to najnowszy dodatek, który będzie miał premierę dopiero 19 marca. W tym boksiku jest, czy boksiku, chyba to się nazywa boksik, 4 boostery najnowszego dodatku. Ponadto mamy jeszcze 3 kolejne osobno zamówione. I warto zaznaczyć, że nasz dodatek nowy wprowadza nowy system rozgrywki, nową mechanikę rozgrywki. Single Strike oraz Rapid Strike. Jest to tak naprawdę inny sposób prowadzenia kart, jak i też ich układania na stole. Takie coś, które dostałem w gratisie i napisane jest tutaj, że mamy poradnik do wymian, Pokémon Coin, 3 fanpaki oraz kroszet aktywności. Dostałem w bonusie jeszcze 2 karty, tu wam przedstawię za chwileczkę, oraz mój pierwszy klaser. Mam nadzieję, że to się nazywa klaser, a nie jakoś inaczej. Portfolio. Portfolio na karty, żeby tutaj oczywiście przygotować się na pierwsze swoje otwieranie i też chowanie unikalnych kart. Także w pierwszej kolejności może otworzymy to. Troszkę mało przestrzeni jest, bo to jest dosyć duże i spójrzmy, jak to wygląda. Oczywiście Charizard Shiny na samym przedzie i to w wersji Gigantamax. I w środku, jak widzimy, są miejsca na karty unikalne. Zwykle oczywiście ludzie kupują nasze tutaj takie saszetki pojedyncze, żeby mieć od razu pod ręką takie coś do chowania, ale ja się zdecydowałem, żeby tutaj właśnie chować od razu naszego klasera. Oprócz naszych kart mamy dodatkowo jeszcze kilka rzeczy, dokładnie. Tutaj w boksie otrzymaliśmy również 2 karty dodatkowe i pierwsza oczywiście jest tutaj, jak widzimy, Spinnerack. Zwykła karta, jak widzimy oczywiście tutaj na samym dole, możemy spojrzeć, jak wygląda sytuacja z kartami, jednak ta karta jest chyba dodatkowa, ale mamy tutaj kółeczko. Kółeczko znaczy, że jest to karta zwykła. Po prostu zwykła i tyle. I oczywiście to jest moje pierwsze, dajcie, takie ogarnienie kart, jak to wygląda i z czym to się je. I mamy drugą kartę Inteliona, która jest oczywiście oznaczona jako Pokémon League. Jest to promo kart. Jak widzimy tutaj ewidentnie jest to też oznaczenie jako rerka, bo jest to gwiazdka, znaczy gwiazdka tutaj wprowadzona. Jak widzicie, tutaj jest gwiazdka. I ta gwiazdka oznacza, że to jest rerka. I ogólnie ten Inteleon jest oczywiście kartą Reverse Holo, z uwagi na to, że ta grafika tutaj jest bez hologramu, a tło dookoła jest hologramem. Więc jest to Reverse Holo. I w środku znajduje się, tak jak powiedzieliśmy, to co wam powiedziałem. Dodatkowo jeszcze jeden jest booster od Sword and Shield Darkness Blaze. Nice! Czyli mamy łącznie 8 boosterów. Gajdzik, gdzie jest Pokecoin? Jest... O kurde, mamy Charizarda. Mamy Charizarda coina, super, podoba mi się. W końcu mój pierwszy coinik. W każdym razie mamy dodatkowo saszetkę, więc będę miał możliwość zapakowania pierwszej karty. Wiem, że w starym, w pierwszej tutaj edycji przekładało się 3 karty. W tym przypadku trzeba przełożyć chyba 5. Ja to zepsuję, ja to mówię wam, ja to zepsuję. Otwieramy. Z przodu widzimy od razu Pokemona, ale... Odwracamy. W pierwszej kolejności mamy coś, co nie wiem, czy mnie interesuje. Nie przekładamy tylko raz. To są 3 karty. To nie działa. Jest Reverse Holo Leiron. W tym boosterze były tylko 3 karty. Ja się przygotowałem, zepsułem wszystko, ale jest Reverse Holo Leiron. I teraz czas najwyższy na otwarcie boosterów. Pierwsze 3 lecą z najnowszego dodatku. Normalnie pewnie bym się tutaj nawet nie szczypał, żeby to robić delikatnie, ale z uwagi na to, że jest to mój pierwszy raz, muszę jakoś tutaj to ogarnąć, jak to się otwiera. Mamy pierwsze i teraz tak, tutaj dla was kodzik wyrzucamy i teraz raz, dwa, trzy, cztery, chyba to zepsuję. To zepsuję, ja to czuję, że to zepsuję. Dobra, bierzemy przód. Tak jest, jest 4. Karta energii. Oczywiście nie jestem tutaj w żadnym wypadku naszym Lionheartem, bo Lionheart ma dodatkową zabawę na zgadywanie energii. Ale dobra, mamy tutaj elektryczną pierwszą. Mamy Gliscora.
Dodatkowa karta trenera, Single Strike, to właśnie to oznaczenie jest nowego dodatku, nowego trybu mechanicznego, znaczy mechaniki. Rapid Strike, Pan Musztarda, Gligar drugi, a ten był Gliscor, sorry, ten był Gliscor. Mamy Salandita, następnie jest Bronzor, to jest zła karta. Mamy Kaknia, mamy Spońka, jest Reverse Holo tutaj i to jest oznaczenie jakie, to jest niezwykła karta. Reverse Holo i ostatnia unikalna rzadka Drampa. Oznaczenie tutaj gwiazdki. Rzadka karta Drampa, zwykła. Pierwszy z głowy. Dobra, spróbujmy teraz zrobić. O, udało mi się za pierwszym razem. Super. Pierwsze od tyłu jest to kodzik dla was. To mnie nauczyli wszyscy dookoła. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. Typ karty, powiedzmy, psychiczna. Nie, trojasta, nie siadło. Dobra. Karta energii. Mamy Sorwarta i Shilberta. Oczywiście ci najgorsi. Ósmej generacji. Krabdont, który oczywiście wcześniej mieliśmy w wersji Reverse Holo. Mamy Dwayble. Następnie Cherubi. Mienfu, mamy Rapid Strike'a. Mamy Silicobra, Mr. Mime, oczywiście galeriański, mamy Bellsprouta i tutaj jest Holo, nie Holo tylko Reverse Holo, kolejny Reverse Holo i też to jest zwykła karta, oznaczenie zwykłej karty i ostatnia Mr. Rhyme jako rzadka karta. Także no, dwa boostery na razie nie siadą nic kompletnie fajnego, ale to jeszcze nie koniec, nie? Mamy tutaj oznaczenie Tyranitara. Battle Strike. Mam nadzieję, że teraz mi się też uda otworzyć. Nice. Jestem bardziej podjarany tym otwieraniem, niżeli czymkolwiek innym. Bo nie wiem dokładnie, czy mi się to za każdym razem uda. Dobra. Pierwsza. Dla was. Kodzik. I raz, dwa, trzy, cztery. Energia. Później Corina Focus. Rapid Strike. Whipping Bill. Indeedee. Mewile z Single Strike'iem, bardzo ładna grafika, podoba mi się świetnie. Fomantis, Remoraid, ty zwróćcie uwagę, że w tle mamy Octillary, który oczywiście jak widzicie ten próbuje naśladować to samo co się dzieje tam. Także to jest właśnie takie przekozackie jak to wygląda. Mamy Spiroła, Pachirisu, chyba tą samą kartę otrzymaliśmy od Hikomikosa. Mamy Primeape'a i to też jest Reverse Holo. Reverse Holo, Primeape. I to jest rzadka karta, więc uwaga, uwaga. Matko, kolejna rzadka to jest Felinx, ale oczywiście jest to mój ulubiony Pokémon z generacji 8, którym bawiłem się świetnie właśnie podczas rozgrywki w naszym dodatku Pokémon Sword and Shield. Znaczy w wersji standalone. Także jak widzimy, mamy same Reverse Holo, nic więcej. Ale tu jest ten boksik, który mnie bardziej interesuje. Spójrzmy, co ja tutaj z niego wykrzesam od boku, jakoś tak bezpiecznie w miarę możliwości, żeby też pudełka tutaj nie rozwalić. To się bokiem otwiera w ten sposób. Jest w środku. Mamy 4 boostery oraz 30, tam chyba 3 karty do gry. Także oprócz tego, co tutaj mamy, mamy jeszcze dodatkowe karty. Pierwsze to oczywiście pewnie instrukcje, jak to się gra. Tutaj w tym boksiku wszystkie karty, także później to zobaczymy. Ale najpierw nas interesowały się te 4 boksiki, znaczy 4 boostery, które były w tym boksiku. Także je otwieramy w pierwszej kolejności. Mam wrażenie, że tutaj będzie o wiele lepszy drop niż we wcześniejszych. Ale ciężej też idzie. No, udało się w końcu. Mamy to. Przekładaniec. Pierwszy kodzik dla was. Raz, dwa, trzy, cztery. I lecimy dalej. Gramping. Dziwna karta, taka rysunkowa bardzo. Jakbyśmy, nie wiem, powiedzmy zaprosili do tutaj, nie wiem, malowania kart, nie wiem, tam 10-letnie dziecko. Przynajmniej tak to wygląda. Ale tak miało być. Mamy Rapid Strike Luxio. Po prostu nie tak miało być. Steppa. Espur. Timbur,
Slowpoke galariański, Corfish, Salandit. O kurde, już tam widzę, coś się tam dzieje. Coś się tam dzieje. Tutaj mamy, uwaga, Styrix. Jest to Reverse Hollow po raz kolejny. I tak, ja to widziałem i... Urshifu V! Oczywiście nie jest to super drop, ale... No wszystko, jest to mi pierwszy, kurde... Wow, super rerka! Ultra rerka, z tego co pamiętam. Jest to ultra rerka. Ja tutaj od razu ją chowam, mamy pierwszą Urshifu V. Samo to stwierdzenie chyba V nawet nie jest właściwe, tylko powiedzmy, nie wiem, tutaj V, Urshifu V, nie? Urshifu, Rapid Strike, jeszcze trzy. Powiedziałem wam, że tu czuję, że coś będzie wyjątkowego. Kolejny boosterek. Też chyba ciężko będzie go otworzyć. Jakoś tak lepiej sklejają te, które są w boksach. Tu oczywiście też uczyli, żeby tutaj działać z tym zgięciem w tym miejscu. Żeby niby opakowania nie zniszczyć. A to jest takie, wiecie, troszeczkę przeginanie z zabawą z otwierania kart. Ale co ja tam wiem? Ja tylko otwieram karty. Pierwsze dla was. Kodzik odwrotnie, sorry. Raz, dwa, trzy, cztery. Matko, jak ja się dziwnie czuję. I lecimy. Trabiasta. Muszę nauczyć się to naprawdę w tej chwili jeszcze te ogarniać, żebym wcześniej mówił o kartach typu, nie? Także pierwsza, Trawiaste. Później mamy Poragli, mamy Henchcrowa, mamy Sidre, mamy Handauera, oczywiście Single Strike. Mamy Likitunga, mamy Horsi. Mam już kurę przegiąłem, bo już widzieliśmy późniejsze karty. Monkey Single Card, znaczy Single Strike. My mamy Single Strike, mamy już drugą taką kartę. Mamy Embora, który jest dalej Reverse Holo. Reverse Cloud i to jest rerka. I ostatnia. Liki rerka. No szkoda, tak. Tutaj ten booster nie siadł wcale. Jeszcze dwa boostery. I bez nożyczek da się to otworzyć. Nie inaczej. Od tyłu dajemy wam tutaj kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. Typ psychiczny. Nie, jest wciąż elektryk, dalej jest elektryk. Drugie, Hitmore, Firo, Escape Room, Escape Rope, Markrow, Horsi, Cherubi, Likitung, Electabuzz, tam Reversa. To jest Reverse Holo, dalej Grampik. Ten, co wcześniej mieliśmy, ale normalną kartę, to jest, jak widzimy, rerka. Nie, to jest Uncommon, czyli niezwykła karta. Niezwykła. I ostatni Empoleon V, ale to jest bez. Chociaż nie, jest holo. Jest holo, to jest również i holo. Tak jest. I to jest Full Art. Mam nadzieję, że tę nazwę mówię prawidłowo. Także kolejna tutaj karta z serii V. Teraz ostatni boksik. Dobrze, że kupiłem tak mało, bo wciąż się uczę. Jak to w ogóle się otwiera i tak dalej, i tak dalej. Żeby to nazywać, a nie, wiecie, wyskoczę taką mega super rzadką kartą. Ja nie będę się nawet cieszył. Oczywiście nie jest to super drop, ale... Po prostu. Roli Coli, spoko. Bierzemy kartę dla was. Pierwsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. Powiedzmy tutaj, nie będzie psychiczny typ. Nie, wciąż walczący. Czyli dwa walczące, dwa typu elektrycznego dzisiaj padły. Karta energii oczywiście. Crabdont. Tower of Waters. Corina Focus. Roli Coli. Frillish. Espur. Blipback. Silcobra. Reverse Holo Bronzong. I ostatnia, Tapu Bulu. Ale to oczywiście jest holo. W końcu jest holo, nie żaden reverse holo, jest to holo. Tapu Bulu, holo karta, rerka. W końcu pierwsza rerka, nie żadne reversy.
Zwróćcie uwagę, że mamy w końcu tutaj ciekawe karty i to są moje pierwsze otwieranie. Jestem mega zadowolony na tyle, jak to mi wyszło. Ponadto oczywiście w naszym booster boxu, boxie, były dodatkowe karty, które oczywiście są w dodatku dla osób, które są zainteresowane oczywiście samą grą. W te karty oczywiście w tym dodatku i jest tam ich o wiele więcej. W tym tutaj mamy od razu kodzik. I tu chyba się nie przekłada, bo to jest zbyt dużo kart, więc lecimy od góry od razu. Tu mamy tutaj, jak widzimy, kartę Holo, Holo Bronzong, oczywiście Battle Styles z znaczkiem. Mamy Level Balla, mamy Alistair, mamy Sonię, mamy Profesor Research, Drampę. Kurde, w tej liście mam Drampę? Przecież to jest normalna, kurde, rzadka karta. Mam więcej chyba lepszych kart, niż w tych boosterach było, ale zaraz zobaczymy. Cherubi, Cherim, tutaj zwykła karta. Rerka. Rerka Cherim. Tapu Bulu zwykły, bez holo. Ale to oczywiście też jest rerka. Tapu Bulu po raz kolejny. To jest niezwykła karta Quick Ball. Mamy tutaj też niezwykłą kartę Sonię. Niezwykłą Dan. Niezwykła Bronzor, Indeedee, Zubat, jaki dziwny, wyszywany, nice, i to jest też zwykła karta, kolejny Zubat, Golbat, niezwykła karta, Golbat, Crobat i Crobat, też tutaj rerka. I to jest tyle w naszym pierwszym openingu kart z Pokémon. Stres już zszedł, ale jestem podejarany tym właśnie, jak to mogłoby wyglądać, gdybym faktycznie miał lepszą kartę. Nawet cieszę się, że nie było tych lepszych kart. Znajdę cię i zabiję. Także na pierwszy raz jestem mega zadowolony za po prostu z przebiegu tego, jak to wyglądało. Jeśli wam się podobało, oczywiście postaram się tutaj polepszyć swoje tutaj, jak i też otoczenie wokół otwierania kart, sposób, w jaki otwieramy, jak i też reagujemy na karty. Także mam nadzieję, że z czasem tutaj się nauczymy tego wszystkiego. Póki co dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Także od was zależy tak naprawdę, czy wam się to spodobało i tak naprawdę, czy dacie mi drugą szansę na otwieranie booster boxów. Z góry dziękuję i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja! Okej, nie ma na to czekać w tej chwili. Jak ja się stresuję, matko. Nie sądziłem, że tak będzie aż tak trudno. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I już wpadka. To jest w ogóle parodia, co ja zrobiłem z tym Urshifu. Parodia! Parodia po prostu, co ja odwaliłem z tym Urshifu. Do innych kart się bardziej cieszyłem, niżeli do Urshifu. Nie wierzę w ogóle, że to w ogóle nagrane zostało. Że to na internecie pójdzie. Nie wierzyłem w to.